może u Was właśnie był taki przypadek, że pacjent przychodzi z takim badaniem, nawet z rezonansu, czyli bardzo dokładnym, i de facto na tym badaniu nie wychodzi nic strasznego. Natomiast pacjent ma tak wielkie dolegliwości, że nie jest w stanie w ogóle funkcjonować. Cześć, z tej strony Przemek Lipczyk z Centrum Fizjoterapeutycznego FILMED. To nasz drugi odcinek, na którym będę chciał powiedzieć parę słów o podejściu diagnostycznym, a dokładniej o tym, czy diagnostyka obrazowa musi być zawsze podstawą do planowania terapeutycznego. Przede wszystkim nie możemy dać się zwieść pewnej iluzji diagnostycznej. Ja wiem, że w Polsce dość modne są badania obrazowe i bardzo dobrze, bo one pewne rzeczy potrafią wychwycić i wychwycić bardzo dokładnie. Rezonansy magnetyczne, jedne z najdokładniejszych badań, teraz mamy coraz bardziej popularne na szczęście również u nas w kraju metody ultrasonografii pod kątem aparatu ruchu. To są wszelkiego rodzaju badania diagnostyczne, które pewne rzeczy potrafią fizjoterapeutom, ale i lekarzom podpowiedzieć, jak powinna wyglądać terapia. Natomiast jest bardzo źle, jeżeli kogoś boli coś, no niech to będą właśnie omawiane plecy na dole, tak, odcinek lędźwiowy. Ma wykonane zdjęcie i na tym zdjęciu widzimy dyskopatia na takim poziomie, ucisk na korzenie nerwowe. OK, zamykamy temat diagnostyczny, to jest problem dyskopatii, to jest problem ucisku korzeni nerwowych, koniec, kropka. Nie szukamy niczego innego, do tego dostosowujemy leczenie, koniec, kropka. Generalnie nie jest dobrze działać w ten sposób. To, że pacjent ma jakąś przebudowę tego kręgosłupa, to, że dolegliwości bólowe, które się zaczynają tam pokazywać również w danym obszarze, również występują na zdjęciu rentgenowskim czy na jakimś prześwietleniu z zdjęciu z rezonansu magnetycznego, to wcale nie oznacza, że to właśnie to miejsce jest przyczyną bólu. I to musimy zapamiętać. To jest takie swego rodzaju clue, bardzo istotna wskazówka do tego, jak podchodzić do procesu diagnostycznego. Jeżeli źle obciążamy dany staw, będzie się po pewnym czasie wytwarzał właśnie proces zwyrodnieniowy. Jeżeli tak się dzieje, my widzimy to na zdjęciu, co wcale nie oznacza, że właśnie ten stan zwyrodnieniowy, który jest w danym miejscu, powoduje dolegliwości bólowe w naszym kręgosłupie. I byłby to duży błąd, gdybyśmy tylko i wyłącznie tym zmianom przypisywali całe zło. Bo lecząc kogokolwiek musimy spojrzeć czy uzyskać jakiś pogląd na całe jego ciało. Jeżeli się będziemy skupiać tylko i wyłącznie na danym jednym elemencie, będzie to pewnego rodzaju zminimalizowanie całego procesu leczenia do jednej części i bardzo często będzie to leczenie albo krótkotrwałe, albo w ogóle nieskuteczne. Z tego względu, że w ogóle nie zwracamy uwagi na całą resztę naszego organizmu, która również ma bardzo istotny wpływ na to, jak właśnie dany niewielki obszar, jak chociażby odcinek lędźwiowy, funkcjonuje. Biorąc pod uwagę, tak jak mówię, całość. Także bardzo ważne jest, żebyśmy nie starali się szukać problemu jedynie tam, gdzie znajdziemy go na zdjęciu rentgenowskim czy na zdjęciu z rezonansu. Tego typu podejście będzie nas wpędzało w taki kozi róg trochę, bo szukając dolegliwości tylko tam, gdzie są one uwidocznione na właśnie badaniach obrazowych, będziemy całkowicie pomijać kwestię związaną z tym, czego nie widać na zdjęciach obrazowych, czyli kwestię związaną z funkcjonowaniem danego miejsca, danego obszaru, jak chociażby kręgosłup lędźwiowy. A żeby kręgosłup lędźwiowy mógł dobrze funkcjonować, to muszą dobrze pracować mięśnie, muszą dobrze pracować stawy i jeszcze musi pracować dobrze układ nerwowy, który tym wszystkim będzie zarządzał. I to jest piękne w zawodzie fizjoterapeuty, że żeby doprowadzić do dobrego funkcjonowania naszego pacjenta, to my te wszystkie aspekty musimy zebrać ze sobą i złączyć w jedną terapię, ale dopasowaną stricte do pacjenta, a nie do badania obrazowego. Jak mówię o tym, to zawsze przypomina mi się taki artykuł naukowy, artykuł, który mówi o tym, że będę teraz troszkę parafrazował opis całości, ale gdybyśmy sobie zebrali z ulicy 10 osób, pytając się, boli cię odcinek lędźwiowy i każdy by powiedział tak, 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 10 osób, które by powiedziało nie, nie boli mnie i wszystkim zrobili badania z rezonansu magnetycznego,
to u każdej z tych osób znaleźlibyśmy zmiany związane, czy które można by nazwać zmianami zwyrodnieniowymi, znaleźlibyśmy jakieś ogniska dyskopatyczne, jakieś uwypuklenia modelujące worek oponowy, etc., etc. Generalnie u nikogo z tych dorosłych 20 osób nie znaleźlibyśmy prawidłowo ukształtowanego kręgosłupa, jaki widzimy na zdjęciach, chociażby w atlasach anatomicznych, gdzie uczymy się fizjologii. Co więcej, często spotyka się już z opinią, że skoro nic nie ma na zdjęciu obrazowym, a on nie może funkcjonować, to zapewne symuluje. Nic bardziej mylnego. Tak samo moglibyśmy to odwrócić w drugą stronę, czyli pacjent generalnie czuje się świetnie, a patrzymy w jego badanie obrazowe, tam się okazuje, że tam są straszne rzeczy. Historia naszego Adama, czyli generalnie możliwe wypracowanie przez takiego pacjenta lepszej stabilności dla tego kręgosłupa, lepszego funkcjonowania, lepszego wykonywania ruchu w sposób bezpieczny dla tego kręgosłupa daje możliwości motoryczne na bardzo wysokim poziomie, bez konieczności operowania, a czasami bez specjalnie uwidocznionych zmian obrazowych mogą pokazywać się bardzo duże objawy bólowe. Wypada trochę podsumować nasze dzisiejsze spotkanie. W procesie leczenia bardzo istotna jest diagnostyka, ale diagnostyka, która nie tylko będzie oparta o zdjęcia obrazowe, ale diagnostyka, która przede wszystkim będzie oparta o to, co mówi nam pacjent, o tym, jak wyglądają jego objawy, jak one się zmieniają w cyklu dobowym, jak wygląda pacjent i co on prezentuje swoją postawą, swoim przygotowaniem motorycznym, swoimi możliwościami. I na to wszystko nakłada się nasz wywiad, badania obrazowe oraz testy funkcjonalne, które robimy i próbna terapia. To są rzeczy, które na pierwszej wizycie trzeba wykonać, żeby móc prognozować naszą terapię i ją rozwijać w taki sposób, żeby ona była indywidualnie dostosowana do pacjenta, bo taka powinna być terapia, czyli zawsze indywidualnie dostosowana do pacjenta, a nie trzymająca się szablonu. Dzięki za poświęcony czas. Mam nadzieję, że było warto poświęcić te kilka minut na wysłuchanie tych informacji. Chcesz dowiedzieć się więcej? Kliknij subskrypcję, kliknij łapkę w górę po to, żeby być zawsze na bieżąco z tym, co będziemy wrzucać do sieci z informacjami fizjoterapeutycznymi. Cześć! Whoa.